W tekstach, w tych księgach ksiąg czasem jest i wielka surowość, i wielka głębia w prostych zdaniach, które wszystko tłumaczą, wszystko zawierają. Mówi się, że słowo było na początku. Czy myśli pan o takim tropie muzycznym, który do tego da drugą część, pewien komentarz dla mojego ucha, dla mojej duszy? Naturalnie. Zresztą to jest moim celem, żeby odkryć jakieś pokłady, nie wiem, no, nawet w percepcji słuchacza, ale nie tylko przecież, bo to chodzi o moje własne, które gdzieś drzemią, a jednocześnie są namacalne, bo ja często to czuję. Z tym, że niestety jestem przytłoczony może zbyt wieloma pomysłami, dlatego niekiedy ta forma troszkę mi się gubi, ale z kolei brnę, żałując czegoś, co mi się wydawało na początku adekwatne do pomysłu i do tekstu przede wszystkim. Ale muszę powiedzieć, że chyba najlepsze były kompozycje, które napisałem niemal improwizowane. Tak mogę powiedzieć na temat kilku wierszy Norwida, jak Pielgrzym czy Marionetki. Powstały właściwie na koncercie, w trakcie wykonywania, od początku do końca improwizowane. To samo było z kompozycją zupełnie spontaniczną do poezji świętego Pawła z listu do Koryntian. W bardzo ascetycznej formie a cappella. I to są właśnie takie momenty, do których chciałbym częściej nawiązywać. Oczywiście w miarę możliwości jakichś właśnie duchowych. To trzeba mieć to natchnienie, o którym już wspominałem.